Przedstawiamy film, który powstał w warunkach amatorskich i był realizowany przez 17 lat. Przepraszamy zatem za nie najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Na szczycie Połoniny stoi samotna chatka. Zbudowało ją w latach 50. wojsko. Z czasem chatką zainteresowali się harcerze z 41. drużyny imienia Jakuba Jasińskiego w Krakowie. Mówi były drużynowy Krzysztof Gąsiorowski. W 1958 roku, w czasie jednej z harcerskich wędrówek, natrafiliśmy na niszczający schron na Połoninie Wetlińskiej. Ponieważ uznaliśmy, że taki schron jest w tym miejscu bardzo potrzebny, a jeśli nikt się nim nie zaopiekuje w najbliższym czasie, ulegnie on zniszczeniu, w 1959 roku zawarliśmy umowę pomiędzy Komendą Chorągwi Harcerstwa w Krakowie a PTTK w Rzeszowie o przejęciu przez nas opieki nad schronem. Od tegoż roku schronisko było przez nas prowadzone przez okres sezonu letniego, to jest od połowy maja do połowy miesiąca października. Pionierskie czasy chatki, o pierwszych dniach turystyki bieszczadzkiej wspomina Katarzyna Stojek. Turystów przyjmowaliśmy w bardzo prymitywnych warunkach. Nocleg na zbiorowej pryczy piętrowej, wymoszczonej sianem, pod mocno już wysłużonymi kocami. W kuchni mogli otrzymać wodę do gotowania lub do picia, przynoszoną w wiadrach z odległego pół kilometra źródła. Mieli również możliwość przygotowania posiłku na piecu w kuchni. Kuchnia ta w dniach złej pogody stawała się suszarnią mokrej odzieży. Ale dla autentycznych turystów nawet te skromne udogodnienia, jakie zastawali w chatce, były bardzo miłym zaskoczeniem. Potwierdza to wiele ciepłych wpisów w książce pamiątkowej schroniska. Daty wpisów są metryką chatki, która służy turystom już 20 lat. Mówi Michał Muzyczka. W latach 62-63 zorganizowaliśmy w chatce harcerskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Konieczność niesienia pomocy dla ludzi, którzy nie zawsze wiedzieli, co to są Bieszczady i chodzili po nich bez specjalnego doświadczenia. Harcerze własnym wysiłkiem dokonali pierwszego remontu i adaptacji chatki dla celów turystycznych. Jednak przez jesień, zimę i wiosnę chatka stała pusta. Lecz powoli Bieszczady stawały się modne. Połonina Wetlińska wraz z chatką zauroczyła wielu. Jednym z nich był młody chłopak. Urodził się w dalekiej Macedonii, skąd wrócił do kraju swych ojców. Ludwik Pińczuk postanowił związać się z Bieszczadami na stałe. W roku 1964 przejął od PTTK opiekę nad chatką. Wiedziałem, że większą część roku będę musiał spędzić w chatce samotnie, bo turyści chodzili tylko latem. Wolny czas poświęciłem na urządzenie schroniska. Potrzebne materiały jak deski, cegły, papę nosiłem z dołu najpierw na własnych plecach, później zdobyłem dopiero konia, który rozwiązał mi wiele problemów transportowych. Chatka stała się popularna, gości w niej nie tylko turyści. Ekipy naukowców przeprowadzających w Bieszczadach różne badania miały w niej stałą bazę. Ulokowało się również w chatce już na stałe górskie pogotowie ratunkowe. Góry są ważnym terenem badań naukowców. Te prace dotyczyły meteorologii w różnych jej aspektach. W chatce poznałem wielu późniejszych moich przyjaciół i tutaj też poznałem się i zaprzyjaźniłem z dziewczyną. Pobraliśmy się też tutaj, a nie w Czesinie, z którego pochodziła Ula. Chciałem, by tak ślub, jak i wesele wypadło jakoś niebanalnie. Stroje ślubne sami sobie sporządziliśmy. Pragnąłem nawiązać nimi do starych, bojkowsko-huculskich ubiorów. Wskrzeszony tak w strojach, jak i w obrzędach, bieszczadzki ślub wypadł okazale, a forma jego była oryginalna i godna uwiecznienia. Można tylko z pewną nutką zazdrości życzyć młodym 100 lat w tej chatce. Berłem pani na Wetlinie jest warząchiew, przydatna nie tylko do mieszania w garnku.
Bezpieczne schronisko pod godłem błękitnego krzyża to dobry omen na przyszłą drogę życia. Grunt to się ciepło trzymać. Do chatki wprowadziła się niebawem nasza córeczka, której daliśmy na imię Sawa. To trochę sentymentu do mojej rodziny Jugosławii. Razem z żoną mieliśmy na połoninie parę sztuk inwentarza żywego. Nie było obory. Zimą trzymaliśmy te zwierzaki w dużej kopie siana, wydrążonej z wewnątrz. Nie trzeba było dawać paszy, zwierzęta po prostu zjadały sobie własne mieszkanie. Niestety zwierzaki te bardzo nie podobały się ówczesnym władzom PTTK, w rezultacie czego zerwano ze mną umowę. W październiku 1968 roku zamknął się jeden z najważniejszych okresów w dziejach chatki. Gospodarze zmieniali się często. Chatką kierowali kolejno Jan Kiszka, studenci z Rzeszowa, następnie Marek Obidowicz, Ziemowit Nowotarski, a od grudnia 1970 roku Wojciech Gajda. W odróżnieniu od moich poprzedników siedzę tu już czwarty rok. Nie był to na pewno okres łatwy. Rosnący ruch turystyczny, coraz nowe potrzeby. Chatkę trzeba często konserwować. Trudno tu żyć. Latem bywa tutaj szalenie tłoczno. Bardzo trudno też przyjąć wszystkich chętnych. Ale są natomiast okresy, jak na przykład zimą, gdy z utęsknieniem czeka się na nowych przybyszy. Czekam, aż przyjdą z dołu. Od jesieni 75 roku opiekę nad chatką przejęli znów Pińczukowie. Była to wprawdzie trudna decyzja, ale mimo wszystko postanowiłam, że spróbuję znowu od nowa. No oczywiście to już nie jest to, co kiedyś. Zresztą w tej chwili już przyjeżdżają młodsze roczniki, głównie 58 rocznik. No i właśnie brać studencka również z tego okresu. I już nie ma tych kontaktów, bo to mimo wszystko młodzież już w tej chwili ma znowu inne problemy. Jakoś inaczej już patrzą na pewne sprawy. No a ze starszych ludzi, którzy kiedyś bywali, to jedynie sporadycznie pojawiają się znajomi. I to przeważnie już wszyscy założyli rodziny, także nie są już konkretnie związani z Bieszczadami. Ale mimo wszystko, jakbym miała powiedzieć, czy jestem zadowolona, czy nie, to jednak wolę to życie od poprzedniego, no bo w zasadzie praca w mieście i te codzienne kłopoty. Kiedyś czworonogi na połoninie były solą wokół władz PTTK. Dziś nie przeszkadzają już. Ich pomoc w transporcie środków żywności z odległej o 10 km Wetliny jest konieczna, zwłaszcza zimą. Chatka wrosła w połoninę i coraz skuteczniej służy turystom.